Nowiny Leci Polskie rozmawiają z panią Olgą Bończyk, która jest dzisiaj jedną z tych gwiazd, które zalśnią na raciborskiej scenie Raciborskiego Centrum Kultury i zaśpiewa kolędy. Pani Olgo, czy pani ma jakąś swoją ulubioną kolędę? Taką... Och, my Polacy chyba lubimy wszystkie nasze kolędy, ale Jezus Malusieńki to jest chyba jakaś taka najbardziej dla mnie przynajmniej taka... No, wpadająca mi i w serce, i w duszę. Zawsze ją lubiłam. Ostatnio też śpiewam w innych koncertach właśnie tę kolędę. Nie było miejsca dla Ciebie. To jest w zasadzie pastorałka, bo ona napisana została w czasie II wojny światowej. I to z kolei ta pastorałka jest rzeczywiście mi bardzo, bardzo, bardzo bliska. Ale z tych naszych tradycyjnych to chyba ten Jezus Malusieńki. Ja jestem jednak romantykiem i lubię balladowe, spokojne, generalnie piosenki. Takim lirykiem jestem, więc chyba te spokojne kolędy też są mi najbliższe sercu. Kolędy kojarzą się ze śpiewaniem przy stole biblijnym na przykład, czy śpiewaniem w kościele. Dzisiaj wystąpi pani w akompaniamencie orkiestry. Znakomitej zresztą właśnie. Orkiestry. Jak to może brzmieć? Jakby była pani w stanie to przekazać? Wiem, że ciężko muzykę omawiać, ale powiedzieć. Właśnie. No dzisiaj to jest symfonia kolęd. To jest taka wariacja na temat kolęd. I tutaj rzeczywiście nie sama kolęda, czy jej treść jest tym głównym nośnikiem, ale również wszystko to, co zostało dodane do tych pięknych kolęd w postaci przepięknych aranżacji pana Adama Wysokowskiego, który stworzył pewną całość, taką myśl, która pokazuje nasze kolędy i te bardzo wesołe, bardzo skoczne i też góralskie, ale też te właśnie bardzo spokojne i liryczne w tej takiej wersji orkiestrowej, więc to jest trochę taka wartość dodana, myślę bardzo atrakcyjna dla publiczności, więc wierzę, że ten koncert się będzie podobał. Dzisiaj taka jest lekka, nazwijmy to skomercjalizowana część Świąt Bożego Narodzenia, amerykanizacja powiedzmy tego całego okresu Jingle Bells, łatwiej dzieciom zaśpiewać, aniżeli polskie kolędy. Czy takie przedsięwzięcia jak ten festiwal, jak takie projekty, jak ten są pomocne w krzewieniu polskich tradycji? Z całą pewnością są i myślę, że takich festiwali, czy takich w ogóle akcji, inicjatyw powinno być więcej, a przynajmniej powinny być zawsze skierowane na to, abyśmy chronili i absolutnie kultywowali naszą rodzimą polską tradycję, bo ona naprawdę jest przepiękna, naprawdę mamy przepiękne piosenki, przepiękne kolędy. W archiwaliach jest mnóstwo cudownej, wspaniałej muzyki, nie tylko tej wokalnej, ale też instrumentalnej, którą powinniśmy absolutnie przywoływać do życia ponownie, jeśli na przykład odeszły do lamusa, więc naprawdę warto. I ten dzisiejszy koncert pewnie też jest takim trochę nieco bardziej klasycyzującym spojrzeniem na kolędy, ale myślę, że warto, bo też warto pokazać, że kolędy to nie tylko śpiewanie przy stole i przy karbiu, ale również kolędy mogą, śpiewanie, kolędowanie może wypełniać sale koncertowe i to w całej Polsce do ostatniego miejsca, więc myślę, że warto. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Udanego koncertu życzę. Dziękuję.